Hej widzowie, bo jesteśmy w tym jeziorze, nie jesteśmy w Zadarze. Hej, przepraszam, muszę was przeprosić, bo ja się pomyliłem. To jezioro, on nie jest w Zadarze. To jezioro jest w jakimś miejscu. Nie wiem, to jest wioska albo miasto małe, nie wiem co to jest. Może taka mała wioska. Dowiem się, jak się dowiem później, to wam powiem. Co to jest wioska czy miasto, powiem wam później. Ale to jezioro, to nie jest w Zadarze. To jest park Jodelastika. Hej, wiecie czemu? Ja gadałem takie głupoty, że to jezioro jest w Zadarze. Bo ja myślałem, że jest w Zadarze, ale nie jest naprawdę. Ale się wykąpię też w nim. Hej widzowie, my teraz właśnie wysiadliśmy ze statku i to jest to jezioro, widzicie? Wysiadliśmy ze statku teraz, widzicie? Jest to jezioro tutaj, to jest to jezioro, widzicie? Tak wygląda właśnie. Hej widzowie, bo pomyliłem się, bo mama mówi, że to nie jest to jezioro, to jest Morze Adriatyckie. Przepraszam, znowu się pomyliłem. Dopiero idziemy do tego jeziora. Chodźcie, idziemy do jeziora, widzowie. Idziemy, widzowie, do jeziora, do tego, co się będę w nim kąpał. Hej widzowie, bo do Zadaru idziemy później, dopiero idziemy do Zadaru. Hej widzowie, bo do Zadaru idziemy dopiero później do Zadaru. A teraz idziemy do jeziora. Do Zadaru idziemy łódką, idziemy tą samą, co jechaliśmy. Płynęliśmy. Hej widzowie, bo do Zadaru płyniemy łódką tą samą, co płynęliśmy przed chwilą. A teraz idziemy do jeziora. Do Zadaru płyniemy później statkiem. Hej widzowie, bo już jesteśmy nad jeziorem. Przyszliśmy do jeziora, widzicie? To jest to jezioro, widzicie? Tak wygląda to jezioro. Zaraz pójdę się kąpać do tego jeziora. Widzicie? Przyszliśmy do tego jeziora. Widzicie? Tak wygląda to jezioro. Później idziemy do statku i płyniemy do Zadaru po jeziorze. To ja idę do rodziców i do siostry. Idę. Widzowie.
Hej widzowie, bo ja już się wykopałem się w jeziorze, to teraz idę się przebierać do ubikacji. Hej widzowie, bo ja wam pokazałem, tutaj piszę wszystko o tym jeziorze. Hej widzowie, bo tutaj piszę po chorwacku, a tu po angielsku. Jeszcze raz powtórzę, tutaj piszę po chorwacku języku, a tu po języku angielskim. To idziemy widzowie. Hej widzowie, fajnie było w jeziorze, się wykopałem, a teraz muszę iść się przebrać do ubikacji. To idę widzowie, chodźcie ze mną. Gdzie on idzie? Hej widzowie, musimy uciekać przed tym zwierzęciem, bo żeby tutaj nie przyszedł. Jak tutaj przyjdzie, to może mnie gonić. To lepiej uciekać. Bo jak mnie dogoni, to mnie zje i mnie zabije. To zwierzę. Lepiej się nie zbliżać. Lepiej uciekać. Widzicie, tam jest. To idziemy. Chodźcie. Hej widzowie, bo to był osioł. Tam jest. To był osioł. To był osioł. Widzicie, tam jest ten osioł. Zapomniałem powiedzieć, że to był osioł. Ja tylko mówiłem, że to jest zwierzę. Przepraszam, ja Przepraszam za to, że nie powiedziałem, jakie to jest zwierzę, tylko mówiłem, że to jest zwierzę i powiedziałem, że to jest osioł, widzowie. Hej widzowie, bo już jest koniec wycieczki, bo już idziemy siadać do statku, bo jednak nie płyniemy do Zadaru, bo statek nie płynie do Zadaru. My myśleliśmy wszyscy, że płynie do Zadaru, ale okazało się, że nie płynie. Musimy tam autem zajechać. Statek jedzie do Kukoszanu teraz i autem tam trzeba zajechać do Zadaru, okej? No,